zapraszam na dzień ze mną. Dzisiaj mamy sobotę i mam kilka aktywności, które powinnam zrobić. Dodatkowo mam do pracy na 16, więc a mamy którą godzinę? 10. Ej, ale jest sobota, okej. Okay. Można spać do której się chce. Muszę wstać, trochę ogarnąć tutaj w moim pokoju, bo jest ogromny syf. Ja po prostu mam ubranie na podłodze, muszę zrobić pranie. Muszę sobie zjeść śniadanko, umalować się do pracy, ogarnąć i mamy jedną dzisiaj rzecz, którą robimy z listy rzeczy do zrobienia w nowym roku. Pierwszą rzeczą tak naprawdę to będzie. Zobaczcie, co to będzie, ale ja trochę tak jestem zmieszana. Jestem bardzo ciekawa, jak to też będzie wyglądać pod względem nagraniowym. No, zobaczymy. Ogólnie mam gąki tutaj, takie bardzo ciągnące, bo znowu mam problemy strasznie z aparatem na zęby. Ale już czuję po prostu po tych, no oczywiście spuchniętą twarz mam bardzo, bo wszystko mnie boli, a zgubiłam mój włos ortodontyczny, nie wiem gdzie jest, a nie wiem gdzie go kupić tak naprawdę w Warszawie, bo już w aptece się pytałam i nie można, więc kusaka. Okej, ja się ogarniam, żeby nie gadać do was w takim dziwnym stanie, jeszcze takim, ale leżenie, pewnie jeszcze pół godziny będę leżała jego na TikToka, ale życie. Jest już 12, w ogóle chciałam wam pokazać moją ostatnią zdobycz, czyli moje nowe okulary. Są mega cute moim zdaniem, już teraz się do nich przyzwyczaiłam troszkę, ale na początku był taki szok, że one są jednak takie duże dosyć. Więc tak, ja muszę się szykować do pracy, więc już zabieram się za make-up. W ogóle zdjęcie okulary. Chciałabym przy tym make-upie poruszyć kolejną część i kolejne zadanie z mojej listy rzeczy do zrobienia. W sumie teraz jak to oglądacie, to jest pierwsza rzecz zrobiona w tym roku, ale nagrałam to już wcześniej, więc zapraszam was, bo w sumie w tym samym miejscu, więc let's go. Następną rzeczą, jaką zrobimy z listy, jest coś może dla was takiego błahego i totalnie zwykłego, a dla mnie to jest ogromna rzecz i marzyłam o tym przez tyle czasu. To jest takie małe, takie dziwne, jak zaraz to usłyszycie, ponieważ jak miałam 10 lat, zaczęłam popadać w zaburzenie odżywiania i pamiętam coraz bardziej zwiększała się moja masa ciała, stawałam się troszeczkę większa od moich koleżanek. I to było trudne, bo zaczęły się wtedy takie ala trendy dietetyczne, jak miałam 10 lat. To się słyszało w tych czasopismach, jeszcze takich brawo czy coś. Lub w internecie szukało się metod na odchudzanie. I to były na przykład, matko pamiętam to, nie powtarzajcie tego teraz proszę. Na przykład, że na dwa dni było się na waflach ryżowych, potem dwa dni było się na waflach ryżowych i sałatkach, potem kolejne dwa dni było się na waflach ryżowych, jakimś mięsie i sałatkach. I potem znowu było coś, że się jadło owoce chyba tylko, więc tak naprawdę się głodziło i to była normalna dieta, więc masakra. Pamiętam, miałam taką koleżankę i już od tych 10, odkąd właśnie zaczęło się to moje zaburzenie odżywiania, inaczej patrzyłam też na jedzenie, no bo wiadomo, ja zaczęłam bardzo kompulsywnie się objadać. Pamiętam, że wracając ze szkoły musiałam zajść do sklepu, kupić, to zawsze kupowałam sobie ten sam jakby starter pack, czyli chipsy, batonik, żelki, napój gazowany najlepiej, taki za 90 groszy, wiecie, taki za 90 groszy kiedyś można było kupić taki wielką dwulitrową butlę, takiego kolorowego, prawie przezroczystego napoju, którego po prostu wszystko to było chemiczne. No taki napój, bo był najtańszy. I w ogóle te zakupy mogą zrobić za 5 zł, żelki za złotówkę, chipsy za złotówkę, batonik za złotówkę, napój za prawie też złotówkę i jeszcze coś mi zostało, nie wiem, na czekoladę za 98 groszy.
i za 5 zł mogą kupić tyle słodyczy. No i co najgorsze, ja potrafiłam zjeść to naraz. Po prostu zajadałam moje stresy szkolne i domowe i wszystko. I wyszło na to, no, że kilka lat miałam to wszystko, te zaburzenia. I w sumie dalej mam je i dalej ze mną trwają czasami. Nie w takim stopniu jak kiedyś, nie, ale są. I pamiętam, miałam taką koleżankę, kiedyś mam moją przyjaciółką. Zaszłam do niej do domu i obok łóżka leżała paczka paluszków i słoik chyba Nutelli właśnie. I to było dla mnie niesamowite, że ona w pokoju ma Nutellę i paluszki. I ona po prostu potrafiła sobie tak to jako przekąskę, jako słodycz jeść. I ja pamiętam, mówiłam sobie, że jak schudnę, tak jeść też tak będę robić. I w końcu, no, nie wyszło to na tym, że oschudłam, bo jakby te moje zaburzenia odżywienia dalej poszły w złą stronę. Ale jakby teraz, jak już jestem dorosła i teraz akceptuję swoje ciało i nie muszę po prostu chudnąć i jakby taki diet restrykcyjnych, bo też inaczej wtedy świat nam nie działał, bo moje koleżanki były takie, wiecie, nie wiem, no ja na przykład miałam problem z jeansami. Ja na przykład w liceum i w gimnazjum nie nosiłam jeansów. Ja nosiłam bardzo szerokie spodnie, dresowe, leginsy, po prostu, bo się zawsze bałam przymierzania i bałam się jeansów, że będą na mnie za małe i będzie lipa, więc jeansów nie nosiłam. Pamiętam, jak zaczęłam je nosić. Poczekaj, a może jeszcze w liceum tak? Ha. Dzisiejszym moim zadaniem na ten rok jest właśnie w końcu zjedzenie tego. Sobie przypomniałam o tym jakoś niedawno. W sumie zawsze jak patrzę na Nutellę, to mi się przypomina ta sytuacja i nigdy tego nie zrobiłam. Nigdy! I zaraz właśnie to zrobię. Jestem mega szczęśliwa, już dawno miałam to zrobić i... A to jest takie błahe, co nie? Dobra, uwaga. Dobra, ja kończę. Mam jeszcze kawkę do pobitki, a was zapraszam na kolejną aktywność. Jesteśmy w kolejnej części, ale tak naprawdę wróciliśmy do mnie. Ostatnio zrobiłam coś z listy. Jak wspominałam ogólnie na początku tej serii, że niektóre moje takie cele, marzenia na ten rok są takie bardzo drobne, takie, no, nawet jak teraz widzieliście, to jedzenie paluszków. Ostatnio zakupiłam coś, o czym marzyłam przez w sumie 2 lata, ale zawsze jakoś tak było mi po drodze z tym, jakoś to było tak zawsze za drogie, niby nie drogie, ale jeśli chodzi o produkt, no to drogie. Kupiłam sobie róż od Selena Gomez z Rare Beauty. Po prostu to było moje marzenie. To było moje marzenie, żeby mieć jakiś taki mega fancy kosmetyk. No bo to jest fancy kosmetyk, no nie będę szukać, to róż za 125 zł. Kupiłam sobie kolor Love, bo bardziej pasuje do moich włosów, ogólnie do... O matko, chyba sobie nawaliłam trochę za dużo tego różu. Nie wiem, będę wyglądać jak Pikachu. I powiem wam, no, że ja jestem zachwycona, że to jest też taka mała, drobna rzecz, na którą sobie nigdy nie mogłam pozwolić. Znaczy, pewnie gdybym miała inne... nie miałabym innych opłat i tak dalej, no to super, super. Mój Boże, ale ten róż wygląda jakby... wow. Ogólnie nie widać tego, ale... na kamerze strasznie jakby nie widać w ogóle tego różu. I bardzo się cieszę, że mogłam kupić ten róż i go mam już i mogę go używać. To jest takie super fajne. No i my widzimy się już za niedługo i jedziemy na kolejną aktywność, którą robimy z listy zadań rzeczy do zrobienia w 2024 roku. Kolejną rzeczą z listy było coś bardzo wyjątkowego, co kiedyś zobaczyłam w internecie i pomyślałam, dobra, chciałabym to zrobić. Poszłam na zajęcia jogi, ale z pieskami, szczeniakami. Tak.
Akurat trafiłam na jamniczki. Byłam trochę zestresowana, ponieważ nigdy nie byłam na jodze. To były moje pierwsze zajęcia z jogi, a dodatkowo, no, przeszkadzały nam małe, czworonożne stworzenia. Ja schowałam kamerę, żeby jak najmniej ludzi na mnie patrzyło i zwracało na mnie uwagę. Jednak jamniczki znalazły moją kamerę i postanowiły, że to jest idealna zabawka. Jeśli zdecydujesz się na taką aktywność, prawdopodobnie musisz się przygotować na takie oto przygody. Tutaj mam jakiś papierek na kubkę. No ale cóż, tak się zdarza czasami. Jeśli chodzi o samą jogę, było bardzo w porządku. Myślałam, że będzie trudniejsza i sprawi mi więcej kłopotów, te różne wygibasy i ćwiczenia. Było super. Jeśli chodzi o szczeniaczki, ja trafiłam na taką porę, gdzie one już były zmęczone i nie za bardzo do nas podchodziły, ale jak było napisane w regulaminie, to jest prawdopodobne. Ćwiczenia trwały 45 minut, a potem my mieliśmy czas na zabawę z pieskami. O ja, ty to bezczołąca. Tak to się wszystko rozkłada, okay. że na pewno będą i w drugiej połowie roku. Wracam właśnie po zajęciach z jogi z pieskami. Jestem poobcałowana i ogólnie było bardzo w porządku. Jeśli chodzi o jogę samą w sobie, bo wiadomo, ciężko się koncentrować na jodze, chociaż były takie sytuacje, że jednak bardziej patrzyłam właśnie, żeby się rozciągnąć niż żeby dotknąć pieska, szczeniaczka. Ale na przykład wcześniej byłam zapisana na zajęcie z labradorkami, ale ty zaspałam i nie przyszłam, więc... Ale jamniczki też były bardzo słodkie. Ale jeśli się zdecydujecie, polecam wam bardziej pójść, wyczekiwać na to na przykład poranną, najwcześniejszą godzinę, bo wtedy jamniczki mają więcej, jakby pieski, szczeniaczki mają więcej energii, a te już były dosyć zmęczone, jak widać w ostatnich filmach. No było super, polecam naprawdę, fajne doświadczenie.